Jednym z tematów przy wigilijnym stole może być chociażby to, co dalej z polskim rynkiem kapitałowym. Czy tego typu dylemat pojawi się także na zagranicznych stołach? Może i tak, z racji tego, że USD/PLN, czyli kluczowa para walut dla zagranicznych inwestorów, dosyć ciekawie się prezentuje. Podwójne dno jest tutaj widoczne na wykresie. Jest to formacja osadzona w strefie wsparcia, ale jeżeli niedźwiedzie grające na to, żeby złoty się osłabił, miałby to wykorzystać, to tak naprawdę była tutaj gwiazda poranna na wsparciu, która nie znalazła kontynuacji i tym samym cały czas obowiązuje koncepcja umacniania się złotego. W długim terminie należałoby spojrzeć na ten wykres chociażby z perspektywy kanału wzrostowego. Jego dolne ograniczenie zostało wyłamane, a tym samym nie pozostaje nic innego, jak z punktu widzenia geometrii celować w kierunku strefy 3 złotych. WIG lokalnie dotarł do strefy oporu wyznaczonej przez górne ograniczenie tej konsolidacji, czy też przez linię trendu spadkowego, linię Bessy. Nazwijmy to po imieniu. Tak naprawdę benchmark znalazł się w bardzo ważnym miejscu. W połączeniu z walutą przekłada się to oto w ten sposób na sytuację techniczną. I z punktu widzenia zagranicznego inwestora, grudzień to czas, kiedy pojawia się sygnał. Czy jest to przełom na kolejne miesiące, czy może kwartały, a nawet lata? O tym dowiemy się już wkrótce. Jednakże należy wziąć pod uwagę fakt, że z punktu widzenia akademickiego, jeżeli weźmiemy szerokość tej formacji kanału spadkowego jako miarę, no to okazuje się, że tutaj potencjał jest szacowany nawet na 100%. I tego życzę wszystkim inwestorom grającym na wzrosty cen akcji, akcjonariuszom. Jednocześnie korzystając z okazji, chciałbym życzyć wesołych, spokojnych świąt. Kłaniam się serdecznie.